Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry. Słyszałam, że na rozmowie kwalifikacyjnej chwaliłeś się, że znasz dwa języki. Angielski i niemiecki, zgadza się? Si. Ale to po hiszpańsku. A, no to znam trzy. Pani prezes tak się osobiście do mnie pofatygowała, to może po pracy wyskoczylibyśmy na jakąś kolację do jakiejś dobrej i drogiej restauracji. Dokładnie wiem, ile ci płacimy. I jedyne, na co byłoby cię stać, to hot dogi z Orlenu. No tak. Będziesz miał nową robotę. Nie no, pani prezes, ja już się z tym nie wyrabiam. Mnie powoli zaczyna doby brakować, a do tego wszystkiego kierownik dzień w dzień śpi na biurku, a pan dyrektor non-stop romansuje z sekretarkami i całą robotę zwalają na mnie. Nie, ja się już nie wyrabiam. Po pierwsze, pan kierownik nie śpi, tylko regeneruje siły. A pan dyrektor nie romansuje, tylko osobiście doszkala naszą kadrę pracowniczą. Nawet po godzinach. Dobra, co mam robić? Nasi kontrahenci z Londynu nie chcą zapłacić za ostatnią dostawę. Zarzucają nam, że nie wywiązaliśmy się terminowo i uważają, że niektóre produkty są wadliwe. Napiszesz do nich, wyjaśnisz wszystko i zażądasz pieniędzy. Stanowczo, ale dyplomatycznie. Zrozumiałeś? Dobra, już się biorę za robotę. Świetnie. Kuźwa, mówiąc, że znam angielski, chodziło mi o to, że potrafię rozpoznać, jak ktoś mówi po angielsku. A nie, żeby pisać od razu. Kurde. Dobra, napiszę, jak potrafię najlepiej. Coś ty, idioto, narobił! No, odpisałem na maila. Odpisałeś? Dziecko z podstawówki by lepiej odpisało. Co to ma być? Don't make a village give me my money? No, nie róbcie wiocho, dajcie kasę. From pepper yourself, quality is good. Pieprzcie się, jakość jest dobra. Nie, no to jest jakiś dom wariatów. Collect invoices to shit? No, zbierzcie wszystkie faktury do kupy. Ha! No i na koniec, perełka. Thanks from the mountain. No, kulturalnie, z góry dziękuję. W tym momencie możesz się pakować, bo... Halo? Zapłacili? Wszystko? Ale numer. Nie uwierzysz. Zapłacili wszystkie zaległości. No to będzie premia. Masz rację. Yes. Należy mi się premia. Przecież ja ci to zleciłam. Warto znać języki, dlatego chcemy pokazać ci, w jaki sposób można uczyć się ich poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym bezpłatnym 7-dniowym wyzwaniu językowym, dzięki któremu dowiesz się, że nauka języków może być przyjemna, zabawna i pożyteczna jednocześnie.